Dzień dobry, witam Was w kolejnym programie Fitness dla Mózgu. Moje imię Radosław Karczmarczyk i gratuluję Wam, że oglądacie właśnie ten program, ponieważ samo to, że oglądacie ten program, to znaczy, że jesteście wyjątkową osobą, kimś wyjątkowym. Ktoś, kto chce się uczyć, zawsze będzie znajdował powodzenie w swoim życiu, ponieważ podstawą do sukcesu w naszym życiu to umiejętność albo chęć uczenia się, bycia nauczalnym, czyli coś, z czym nie każdy się rodzi, to jest umiejętność, którą można i jak najbardziej trzeba w sobie wypracować. Umiejętność nauczania to jest umiejętność, w której my odnajdujemy się jako osoba, która szuka za wszelką cenę informacji, ponieważ największym ćwiczeniem dla naszego umysłu jest magazynowanie informacji, zapamiętywanie, czytanie, przerabianie różnych materiałów, opracowywanie różnych materiałów. To jest wspaniałe ćwiczenie dla naszego mózgu. A więc tutaj musimy zwrócić na to uwagę, że nasz mózg rozwija się za każdym razem, kiedy angażujemy się uczenie się nowej informacji. Tutaj musimy zwrócić na to uwagę, ponieważ często zapominamy o tym, jak ważne jest dla naszego umysłu, żeby zacząć magazynować informacje, uczyć się cały czas czegoś nowego, ponieważ nauka nie kończy się wtedy, kiedy dostaniemy dyplom, kiedy ukończymy jakąś szkołę. Faktycznie rzecz biorąc, nauka wtedy dopiero się zaczyna, ponieważ całe życie nasze jest nieustanną nauką. Nigdy nie mamy końca takiego dopełnienia, takiego poczucia, że już wszystko wiemy w naszym życiu, ponieważ nasz umysł musi być i potrzebuje być konsekwentnie faszerowany, można to powiedzieć, informacją. Nasz mózg musi być cały czas uzupełniany. Musimy zwrócić na to uwagę, że kiedy ja na przykład rozmawiam z wieloma osobami i pytam się, kiedy ostatnio przeczytałeś jakąś książkę albo przesłuchałeś jakąś interesujące audio, czy kiedy ostatnio spotkałeś się z kimś ciekawym, kiedy się czegoś nauczyłeś. Często odpowiedź brzmi w ten sposób, że ja nie potrzebuję się już uczyć, przecież ja już mam szkołę za sobą, przecież ja już znalazłem pracę, w której pracuję. To jest dokładnie taka sama odpowiedź, jak gdyby ktoś nas zapytał, chodź, idziemy razem na lunch, akurat jesteśmy teraz w porze lunchu, jest godzina 12, około godziny 12 i ktoś może nas zapytać, chodź, idziemy gdzieś coś zjeść. Nie, dziękuję, ja jadłem już 15 lat temu, wystarczy. Musimy uzupełniać informacje w naszym mózgu, zupełnie jak uzupełniamy substancje odżywcze w naszym organizmie. To jest konieczne. Czyli bycie nauczalnym to jest podstawowa kwestia, jeśli chcemy cokolwiek osiągnąć w naszym życiu. W momencie, kiedy zatrzymamy się w procesie rozwoju, zaczynamy się cofać. W naszym życiu musimy pamiętać o tym, że albo się rozwijamy, albo umieramy. Jest jedno z dwóch. Albo się rozwijamy, albo umieramy. Żadna roślina nie jest tylko i wyłącznie w stanie bycia. Albo rośnie, rozwija się, wypuszcza pąki, albo umiera. To jest zawsze jedno z dwóch. Podobnie jest z człowiekiem. My rozwijamy się poprzez magazynowanie informacji, uczenie się, nieustanne dociekanie, nieustannie bycie ciekawym świata. To jest niesamowite, w jaki sposób możemy ćwiczyć swój umysł, dowiadując się nowych informacji, cały czas czytając książki, cały czas poszerzać swoją wiedzę, poszerzać swoje horyzonty. To jest nieprawdopodobne, w jaki sposób możemy wytrenować swój mózg. Właśnie ten program Fitness dla Mózgu jest po to, żeby Państwu to uświadomić. Po to, żeby Wam wszystkim zapaliła się ta lampka i automatycznie
zaczynamy dostrzegać po takim programie, że o, już dawno nie przeczytałem żadnej książki. Może warto byłoby iść do biblioteki lub do księgarni i coś nowego wypożyczyć. A więc ten program jest stworzony po to, żeby każdy z nas mógł docenić sam siebie i jaki ma potencjał w swoim umyśle. I magazynując informacje, ucząc się cały czas, jesteśmy w stanie wyćwiczyć swój mózg. A więc to jest bardzo ważne. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, jakie dwa wspólne mianowniki łączą wszystkich ludzi sukcesu, każdego co do joty. I tutaj zaczniemy od stwierdzenia, które bodajże powiedział Henry Ford. Powiedział on, że pierwszą rzeczą, jaką on by zrobił, gdyby był całkowicie biedny, gdyby nie miał pieniędzy, gdyby nie miał na życie, pierwszą rzeczą, którą by zrobił wtedy, byłoby spotykanie się z ludźmi sukcesu, z bogatymi ludźmi, z ludźmi, którzy osiągają sukces albo chcą ten sukces osiągnąć. To jest pierwsza rzecz według tego człowieka, którą my musimy wziąć pod uwagę. A więc dwa wspólne mianowniki łączyły wszystkich ludzi sukcesu na przestrzeni całej historii. Pierwszym z nich było to, że każdy bogaty człowiek albo członek jakiejś elitarnej klasy był jednocześnie członkiem jakiejś organizacji, jakiegoś stowarzyszenia, jakiegoś klubu, który zrzeszał podobnych ludzi o podobnych zamiarach, o podobnym zamyśle, o podobnym pomyśle na życie. A więc takim wspólnym mianownikiem było to, że każdy z nich był częścią jakiejś organizacji, gdzie mogli nawzajem się spotykać, wymieniać poglądy, sytuacje, opowiadać o swoich sukcesach albo również wyzwaniach w swoim życiu. Tak więc w tym momencie każdy, ktokolwiek by to nie był, czy zajmował się biznesem, czy nie zajmował się biznesem, jakikolwiek sukces by nie osiągnął, każdy z nich był członkiem elitarnej jakiejś grupy, organizacji lub stowarzyszenia. Tutaj na przestrzeni czasów widzimy, że po pierwsze bycie członkiem jakiejś grupy lub organizacji ma wiele korzyści wynikających z komunikacji międzyludzkiej. Każdy człowiek biznesu powie wam, że kontakty międzyludzkie są bezcenne. Gdzie te kontakty mamy nabyć? Wszyscy wiemy, że kiedy mamy jakiś projekt, chcemy go zrealizować i załapiemy gdzieś jeden tylko kontakt, automatycznie całe nasze życie się zmienia. Całe nasze życie zaczyna nabierać tempa, ponieważ mamy ten wyłącznie jeden kontakt. I to, co mówią ludzie sukcesu, to jest to, że skoro jeden kontakt jest tak ważny, ma tak wielki potencjał, ma takie wielkie możliwości się otwierają zarazem, to dlaczego tych kontaktów nie mieć więcej? Kilka lub kilkanaście? Jest to bardzo możliwe. Każdy z nas ma dojście do jakiejś organizacji. Mamy wiele organizacji tutaj na polonijnym rynku, ale my wybieramy, która organizacja będzie dla nas najlepsza, jeśli chodzi o nasz profil. Tak więc jeśli na przykład zajmuję się, nie wiem, otwarłem restaurację, to warto byłoby być w organizacji, gdzie znajdziemy klientów lub znajdziemy dobry management tak zwany, lub znajdziemy specjalistów do spraw marketingu, lub znajdziemy po prostu ludzi, którzy również mają podobne biznesy. Tak więc my wybieramy organizację, której chcemy być członkiem. To jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w naszym życiu. A zarazem spotykanie się
z ludźmi, którzy mają podobne spojrzenie na świat, którzy nie narzekają, którzy nie obgadują innych, którzy nie zajmują się plotkowaniem, to jest niesamowite, że możemy nareszcie znaleźć ludzi, którzy są o podobnym usposobieniu jak my. Tak więc weźmy tutaj pod uwagę ten pierwszy czynnik, którym jest bycie członkiem jakiegoś stowarzyszenia lub organizacji. I tutaj mogę zagwarantować, że wszyscy, dosłownie wszyscy ludzie sukcesu są członkiem jakiejś organizacji, klubu lub stowarzyszenia. Drugim takim wspólnym mianownikiem, który łączy wszystkich ludzi sukcesu, to jest to, że każdy z nich ma tak zwaną dochód, na który nie tak zwany dochód, na który nie musi pracować. Jest to różnoraki dochód. Donald Trump na przykład dostał w spadku po swoim ojcu wiele mieszkań, z których miał dochód na porządku dziennym, dlatego miał ten dochód i dzięki temu dochodowi mógł spełniać dalej swoje plany, marzenia i swoje cele w swoim życiu. Tak więc musimy wziąć pod uwagę, w jaki sposób ten dochód wpływa na całe nasze życie. Tak więc każdy człowiek sukcesu, milioner lub też multimilioner, cechuje się tym, że jest członkiem jakiejś organizacji, gdzie będzie wspierany i gdzie będzie mógł normalnie pogadać z innymi ludźmi o tym, co go interesuje. I druga rzecz jest ta, że faktycznie każdy z nich ma jakiś dochód, na który już nie musi pracować. Czyli te pieniążki już same przypływają. Nie muszę się o nie martwić. Co jeszcze warto tutaj wspomnieć, jeśli chodzi o te cechy? Jaki my mamy wybór, jeśli chodzi o organizacje, do których możemy się przyłączyć? Ludzie wielkiego formatu, ci, którzy kontrolują praktycznie cały przepływ informacji, energii, żywności, czegokolwiek na całym świecie, mają duży wybór, ponieważ są członkami różnych sekretnych ugrupowań, takich jak na przykład Harvard Alumni Club. To jest klub, który jest bardzo prestiżowym klubem i bardzo prestiżową organizacją. Jednak jest on bardzo drogi. Nie każdy zwykły człowiek może sobie pozwolić na bycie członkiem takiego klubu. Mamy również klub, który nazywa się Yale University Skull and Bones. I to jest klub, który, jak sama nazwa wskazuje, jest fundowany przez Yale University, czyli uniwersytet. Jest wiele innych klubów, do których również moglibyśmy się przyłączyć. Kolejnym takim klubem jest na pewno The Bilderberg Club. To jest również jeden z prestiżowych klubów, pod którym możemy też wziąć pod uwagę, żeby tam być, aczkolwiek celem, dla którego ja omawiam te wszystkie tutaj stowarzyszenia, jest to, że faktycznie rzecz biorąc mamy duży wybór różnych ugrupowań, stowarzyszeń. Jest Freemasons, jest Young Presidents Club, jest Bohemian Club, The Brotherhood, Illuminati. Są to stowarzyszenia bardzo prestiżowe, aczkolwiek nie każdy może sobie pozwolić na bycie członkiem w takim klubie, ponieważ po pierwsze nie stać nas na to, ponieważ żeby być członkiem takiego klubu musimy mieć co najmniej z pół miliona na wpisowe, a po drugie nie będziemy się zawsze kwalifikować, ponieważ musimy tutaj wziąć pod uwagę, jakie są kwalifikacje. Tak więc musimy również szukać takich organizacji, które będą po pierwsze na naszą kieszeń, a po drugie tam, gdzie możemy się zakwalifikować. Tutaj znowuż są kolejne typy, które można by poruszyć, aczkolwiek to zostawiam Wam do przeanalizowania, jakie organizacje, gdzie możemy wstąpić, gdzie możemy czuć się dobrze, który profil organizacji jest dla nas najlepszy. Dlaczego mówię o tych organizacjach i dlaczego na początku wspomniałem o nauczalności, jak bardzo jest ważne, żebyśmy się ciągle uczyli?
żeby być członkiem jakiegokolwiek sekretnego stowarzyszenia, poza tym, że nawiasem mówiąc, tutaj wymieniamy te stowarzyszenia i one są pod patronatami uniwersytetów i innych wielkich organizacji, tak więc one nie są tak bardzo sekretne, ale informacja, która tam jest przekazywana, jest wciąż sekretna. A więc podstawowym warunkiem, żeby być członkiem jakiegokolwiek dużego zgromadzenia, sekretnego zgromadzenia, gdzie mamy informację, która nigdzie na świecie nie jest ujawniona, informacja, jak zarabiać nieograniczone masy pieniędzy w krótkim czasie, informacje na temat różnych działań zbrojnych, o których nawet my nie wiemy, informacje na temat, co dzieje się na naszej planecie. Tak więc to są informacje wszelakiego typu. I wszyscy się zgadzamy, że najcenniejszą teraz sprawą w dzisiejszych czasach faktycznie jest informacja, ponieważ za dobrą informację możemy naprawdę dobrze zapłacić, jeśli ona zmieni nasze życie. Ale podstawowym takim warunkiem, który sprawi, że faktycznie my dostaniemy się do tego źródła informacji, jest bycie nauczalnym. Czy my chcemy się uczyć? W jaki sposób możemy zdefiniować, czy jesteśmy nauczalni? Na ten tylko jeden koncept mógłbym poświęcić 8 godzin. I zapewniam Was, że nie mamy tyle czasu, dlatego będę starał się bardzo krótko powiedzieć na temat właśnie, jak być nauczalnym, ponieważ to jest ekstremalnie ważne w naszym życiu. Wielu z nas na przestrzeni, na porządku dziennym spotyka się z brakiem nauczalności w samym sobie. O, dlaczego ja mam to czy to kupować, skoro ja już to wszystko znam? Nigdy nie będziemy tacy mądrzy, jak nam się wydaje. Zawsze jesteśmy w procesie uczenia się. Jeśli nie znam jakiegoś konceptu, jeśli nie znam jakiegoś produktu, jeśli nie znam jakiegoś serwisu do końca, dlaczego z góry go krytykuję? Dlaczego z góry zakładam, że to jest coś złego, skoro do końca nawet nie poznałem tego? To jest już pierwszy przykład braku nauczalności. To jest wielki grzech, jaki sami sobie krzywdę wyrządzamy właśnie taką postawą. O, nie będę tego brał, bo to już tego było wiele wcześniej na rynku, wiele powstało takich podobnych rzeczy, to po co ja mam to brać? Dopóki do końca nie zagłębię się w temat, nie nauczę się, co to jest, na czym ten serwis polega, jak działa ten produkt, w jaki sposób mogę to czy to osiągnąć, nie mam prawa krytykować niczego, ponieważ skoro sam nie wiem, co to jest, to dlaczego mam to krytykować? I właśnie z tym spotykamy się codziennie, na każdym kroku. Krytykujemy wszystkich i wszystko za wszystko, ponieważ nie jesteśmy zdolni do tego, żeby wziąć książkę, czy wziąć pewne źródła i dowiedzieć się od A do Z, od deski do deski, do czego to służy, jak to się robi, z czym to się je. I dopiero wtedy, kiedy stwierdzę, ok, idę do restauracji, dlaczego mam krytykować to, co jest na menu, zanim jeszcze spróbowałem? Dlatego warto jest najpierw spróbować, najpierw dowiedzieć się na temat właśnie tego, z czym się spotykamy, a dopiero później wyrazić swoje zdanie lub swoją opinię. Ponieważ nic, co my wyrażamy z wewnątrz, z nas, nie jest w 100% faktem. To są tylko i wyłącznie nasze opinie. Cokolwiek byśmy nie mówili, cokolwiek by nam w wiadomościach nie mówili, to nie są żadne fakty, to są tylko i wyłącznie opinie. Ponieważ ile ludzi, tyle zdań i poglądów. Tak więc, gdybyśmy mieli brać pod uwagę, że to, co pan Zbyszek powie i to, co pan Marek powie, to są dwie odrębne opinie na tą samą sytuację. Gdybyśmy to postrzegali jako fakty, to byśmy zwariowali. To są wszystko opinie. A my mamy mieć w swojej głowie taką możliwość przesiewania wszystkich informacji i to jest właśnie sztuka nauczalności, bycia nauczalnym. Chcę się uczyć, chcę się dowiadywać. Kiedy powiedziałem sobie, o, ja już skończyłem kurs sukcesu, teraz czekam, kiedy ten sukces przyjdzie w moim życiu.
nigdy nie przyjdzie. W momencie, kiedy powiedziałeś, że już to wiesz, że już to słyszałeś, że już przeczytałeś tą książkę, w momencie, kiedy stwierdziłeś, że już to znasz, w tym momencie zaprzeczyłeś sobie, że nic nie wiesz. W tym momencie twoja nauczalność spadła do zera. Musimy się do tego przyznać, ponieważ często widzimy na przykład, że ktoś nam proponuje coś, coś bardzo dobrego, ale my sami nie wiemy, co to jest. Dlatego pytamy się, co to jest? A to jest na przykład Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Przesłuchałem to ostatnio, albo przeczytałem tą książkę, jest bardzo dobra, mówi na temat zarabiania pieniędzy. O, ja już to słyszałem o tym, to ja już to wiem, to ja już tego nie chcę. Ktoś również podał fajny przykład. Dale Carnegie napisał książkę pod tytułem How to Influence and Influence People, czyli jak zdobyć przyjaciół i wpływowych ludzi. I pytając jednego człowieka, czy przeczytałeś książkę How to Influence and Influence People by Dale, napisane przez Dale Carnegie? Mówi, tak, przeczytałem 20 lat temu. O, 20 lat temu? Wiesz co, mam tutaj nową wersję How to Influence and Influence People. Zobaczysz, ona jest całkowicie zmieniona teraz, musisz ją przeczytać. I ten człowiek przeczytał tą książkę po 20 latach. Książka w ogóle się nie zmieniła. Ale ten człowiek jest inny. Ten człowiek się zmienił, bo 20 lat temu był innym człowiekiem niż teraz jest. Poprzez doświadczenia, okoliczności, ludzi, których spotkał i sytuacje, ten człowiek się zmienił przez te 20 lat. I automatycznie, kiedy spotykamy, kiedy przeczytamy tą książkę po 20 latach, czy po 15 latach, czy po 10 latach, tą samą książkę, ta książka jest zupełnie inną książką dla nas. To nie jest ta sama książka, to jest inna książka. My zauważymy, że nie widzieliśmy w tej książce wielu rzeczy, których myśleliśmy, że przeczytaliśmy. Zauważymy, że to jest zupełnie inna książka. Dlatego musimy podchodzić do tego procesu nauczalności w bardzo łagodny sposób. Nigdy nie kwestionuj czegoś, zanim coś spróbujesz, zanim do końca od A do Z będziesz wiedział, na czym to polega. Czy serwis, który słyszysz w radiu, ktoś się reklamuje z księgowością, czy z finansami, czy z czymkolwiek. Jeśli mieliśmy złe doświadczenia na przykład, na bazie których mamy wyrobioną w sobie opinię, że ja nie pójdę do prawnika, bo oni oszukują i oni na przykład naciągają ludzi na pieniądze. Jeśli będziemy mieć takie podejście do każdego nowego prawnika, który wyjdzie na radio i będzie chciał zareklamować swoje usługi, to nigdy nic w naszym życiu się nie zmieni. Pamiętajmy o tym. Chińska definicja szaleństwa brzmi: robienie tych samych rzeczy w koło Macieju jedno i to samo i oczekując zarazem innych rezultatów, to jest właśnie szaleństwo. To jest chińska definicja szaleństwa. A robienie tych samych rzeczy ciągle tak samo i oczekiwanie innych rezultatów, to jest szaleństwo. Dlatego jeśli my na bazie swoich personalnych przeżyć mamy wyrobioną w sobie opinię, że automatycznie jeśli widzę czy słyszę kogoś, kto reklamuje się z podobną usługą lub podobnym produktem, na którym ja się zawiodłem, od razu z góry zwalam, że to jest złe, że tego nie należy próbować i automatycznie przestaję być nauczalny, przestaję dopuszczać do siebie żadnych myśli, przestaję sobie pomagać, ponieważ może ten człowiek zjawił się na naszym tutaj okręcie, w naszym życiu, żeby nam wreszcie pomóc, ponieważ my mamy w naszej sytuacji ciężko. Dajmy na to, że mamy ciężką sytuację zdrowotną i zawiedliśmy się na jakimś lekarzu, a na naszej drodze spotykamy następnego i wtedy już nie ufamy mu w ogóle. Musimy całkowicie zapoznać się z ofertą, która staje przed naszą drogą, żeby dopiero wyrobić sobie opinię na ten temat. W żadnym wypadku nie mamy prawa mówić jakiekolwiek opinii na temat czegokolwiek, jeśli najpierw od A do Z nie przerobimy, nie przetrawimy tego tematu,
musimy być w 100% pewni, że już dowiedzieliśmy się wszystko na ten temat, co mogliśmy się dowiedzieć. Musimy w sobie wyrobić tą nauczalność, bycie nauczanym. Kiedyś spotkałem na jednym bardzo fajnym seminarium panią, która była Chinką i ona była nauczycielką, uczyła w szkole dzieci i mówi, jaki ja mam problem z tymi dziećmi, które nie chcą się w ogóle uczyć, nie chcą mnie słuchać na lekcjach, rozrabiają, nie chcą się w ogóle uczyć, mają marne stopnie. Ja wtedy powiedziałem do tej pani, naucz ich, żeby byli nauczalni. Najpierw naucz ich, żeby byli nauczalni, a dopiero potem ucz ich reszty, co masz ich do nauczenia. Ponieważ kiedy nie wpoisz dzieciom, jakie korzyści mogą wyniknąć z tego uczenia się języka obcego, z tego uczenia się matematyki, z tego uczenia się geografii, kiedy nie wpoisz dzieciom, jakie korzyści mogą wyniknąć z tego, że nauczą się anatomii człowieka, to w żadnym przypadku takie dziecko nie będzie miało chęci nauki. Tak więc powinien być przedmiot w szkole, według mnie i według wielu ludzi sukcesu. W szkole powinniśmy mieć przedmiot na temat nauczalności. Może to tak dziwnie brzmi, ponieważ ja to tłumaczę z angielskiego Teachability Index. Tak więc powinien być przedmiot, który najpierw uczy nas, jak się uczyć i dopiero później idziemy się uczyć. Bycie nauczalnym składa się z dwóch części. Pierwsza część bycia nauczalnym to chęć uczenia się. Może ktoś powiedzieć, że to jest masło maślane, ale zaraz usłyszymy drugą część bycia nauczalnym. Bycie nauczalnym to po pierwsze chęć uczenia się i musimy mieć w sobie dużą chęć uczenia się, czyli takie pragnienie wiedzy. Tak jak powiedzieliśmy na początku, uczenie się, dowiadywanie się, faszerowanie się informacjami, to jest pożywka dla naszego umysłu, dla naszego mózgu. Nasz mózg musi się non-stop dowiadywać, musi dostawać informacje, żeby prawidłowo funkcjonować. Im więcej tych informacji dostajemy w odpowiednich odstępach czasu, tym lepiej nasz mózg się ćwiczy. To jest prawdziwy fitness dla mózgu. Musimy chcieć się uczyć. Tylko wtedy i tylko i wyłącznie wtedy nasz mózg będzie się rozwijał. Kiedy będziemy chcieli się uczyć, kiedy będziemy chcieli poznawać świat, kiedy spojrzymy na nową sytuację, na przykład nie potrafimy obsługiwać odkurzacza, to jest świetna szansa, żeby się nauczyć. I wtedy nasz umysł się rozwija automatycznie. Musimy chcieć się uczyć. Nigdy nie kwestionuj czegoś, zanim się tego nie nauczysz. Tak więc w takiej skali od 1 do 10, niech każdy z Was teraz pomyśli, jak bardzo, albo jak inaczej, w jakim stopniu ja chcę się uczyć w skali od 1 do 10. I wtedy można bardzo łatwo stwierdzić, czy Twoja nauczalność jest wysoka, czy też niska. Ale powrócimy zaraz do chęci uczenia się, ponieważ tutaj chciałbym powiedzieć o drugim czynniku, który sprawia, że ta nauczalność nasza jest kompletna. I to jest, w zasadzie to jest dużo trudniejsze. To jest chęć akceptacji zmiany w naszym życiu. Chęć akceptacji zmiany w naszym życiu. Ponieważ wielu z nas chce się uczyć, lubi się uczyć, ale nie akceptujemy zmian w naszym życiu. Co, ja mam coś zmieniać? Nie, dziękuję, ja nie chcę nic zmieniać w swoim życiu. Ja nie chcę żadnych zmian, ja nie chcę nic się przepisywać, ja chcę siedzieć w tym miejscu. Nie mam zamiaru niczego zmieniać w swoim życiu. I tutaj wyobraźcie sobie, że porównamy swoją skalę, że chcemy się bardzo uczyć i nasza chęć uczenia jest w skali od 1 do 10 wygląda na 10. Tak bardzo chcemy się uczyć. Ale
kiedy porównamy to z naszą skalą, która mówi o chęci akceptowania zmian w naszym życiu i ta chęć będzie zerowa, 10 razy 0 równa się 0. Mamy zerową nauczalność. Tak więc nie wystarczy chcieć się uczyć. Musimy również chcieć i akceptować zmianę w naszym życiu. Przecież kilkanaście lat temu, kilkanaście lat temu nikt nie sądził, że będzie można oglądać stworzyć telewizję internetową, w jakim właśnie wszyscy oglądamy. Nikt nie miał nawet zielonego pojęcia, że coś takiego może istnieć. Telefon komórkowy. Kto mógł wymyśleć coś, że jeszcze tam mnóstwo takich obrazków jeszcze można jakoś przesyłać sobie, nagrywać różne rzeczy w telefonie komórkowym. Pamiętajcie wszyscy może Star Wars, Gwiezdne Wojny. To był film science fiction i wszyscy, kiedy oglądaliśmy ten film, patrzyliśmy na te komunikatory, które były podobne do telefonów komórkowych, ale były takie dużo większe. I każdy z nas patrzył na to i mówił, jak ktoś mógł z takiego czegoś małego, które było bardzo duże, taka cegła, jak ktoś mógł z takiego czegoś małego dzwonić do kogoś, bez kabla, bez niczego. A dzisiaj mamy takie telefoniki, małe, śmieszne, kwadratowe lub prostokątne i jest to dla nas normalne. A więc musimy w sobie obudzić tą chęć akceptacji zmiany w naszym życiu. Musimy być nauczalni. Zmiana w naszym życiu jest nieuchronna. Czy my tego chcemy, czy nie chcemy, cała planeta się zmienia, całe nasze życie się zmienia w oparciu o tym, w jaki sposób my myślimy. Wszystko się zmienia w naszym życiu. A więc musimy wziąć pod uwagę to, że zmiana w naszym życiu jest nieuchronna. Bądźmy skłonni zaakceptować zmiany w naszym życiu. Weź pod uwagę, co stanie się, kiedy zaakceptujesz zmianę w swoim życiu. Wtedy nic nie jest w stanie Cię zaskoczyć, prawda? Ponieważ kiedy zaakceptujesz zmianę w swoim życiu, że to jest coś naturalnego, że to jest część Twojego istnienia i że zmiana jest zawsze na lepsze, a to może być tematem naszego następnego spotkania, ponieważ zmiana zawsze jest na lepsze. Ale kiedy zaakceptujesz ten fakt, że zmiana jest potrzebna i zmiana jest zawsze na lepsze, czyli ja korzystam z każdej zmiany w moim życiu, nawet jak wydaje mi się, że to jest gorsze, ale na przestrzeni czasu zawsze wychodzi to na dobre. Pamiętacie wszyscy nasze polskie przysłowie, nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Ktoś kiedyś wymyślił to mądre przysłowie i wymyślił to z jakiegoś powodu. Tak więc my możemy się uczyć z naszych polskich pięknych przysłów. Tutaj nie będę dłużej rozwodził się na ten temat, ponieważ wystarczy, że będziesz regularnie wchodził na stronę internetową ARTV Chicago i regularnie, co jakiś czas, oglądał właśnie ten program, który jest nagrany i będzie dostępny dla Was wszystkich. Oglądaj go i na pewno nie wystarczy raz, nie wystarczy dwa razy, kilkukrotnie, może nawet kilkanaście razy będziesz potrzebował obejrzeć ten program, żeby tak naprawdę zdać sobie sprawę, że nasza nauczalność jest największym ćwiczeniem, największym wyzwaniem, jaki nasz mózg może w ogóle mieć w naszym istnieniu. Fitness dla naszego mózgu polega na regularnemu dostarczaniu informacji do naszego mózgu. Powtarzam, fitness naszego mózgu polega na regularnym dostarczaniu informacji do naszego mózgu. Pamiętajmy o tym, że kiedy się nie uczymy, to tak jakbyśmy nie jedli. Jeśli nie możesz wytrzymać bez pożywienia lub bez picia, również nie powinieneś wytrzymywać bez informacji. Nie mówię tutaj o czytaniu rannej gazety, ponieważ te informacje nie są takie stuprocentowo dobre dla Twojego mózgu lub dla rozwoju Twojej świadomości, ale książki i o książkach
jakie powinniśmy czytać i w jaki sposób powinniśmy czytać nasze książki, będziemy rozmawiać na kolejnych programach Fitness dla mózgu. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, ale gratuluję oglądania tego programu. Jesteście dla nas bardzo ważni. I bądźcie dla siebie również bardzo ważni. Chciałbym zakończyć ten program słowami, jak mówił Zig Ziglar, do zobaczenia na szczycie i już nigdy nie będziesz taki sam, ponieważ zawsze po tej informacji, po tej dawce informacji, która gwarantuje Wam, że ten koncept nauczalności mógłby być roztrząsany na czynniki pierwsze przez 8 lub 10 godzin. Ale ten krótki program na pewno uświadomi Wam, jak kolosalny wpływ na Wasze całe życie ma nauczalność. I jak na każdym kroku spotykamy się z tym, że sami sobie ograniczamy naszą przestrzeń poprzez to, że nie chcemy się uczyć, nie chcemy się dowiadywać, nie chcemy się rozwijać, ponieważ sądzimy, nasze ego już jest na tyle duże, że sądzimy, że już nic więcej nie potrzebujemy się nauczyć. Dlatego gdy krok po kroku zaczniemy wdrażać to w swoje życie, automatycznie nasze życie zacznie magicznie się zmieniać. Dlatego kończymy nasz program słowami: już nigdy nie będziesz taki sam. Do zobaczenia już wkrótce. Radosław Karczmarczyk.